Witajcie kochani po krótkiej przerwie. Wiem, że ostatnio nie wrzucałam zbyt regularnie filmików i dzisiaj mam zamiar opowiedzieć Wam historię, która była obiecana już jakiś czas temu. No ale bardzo dziękuję za Waszą wytrwałość, cierpliwość. Myślę, że warto było poczekać. Generalnie było dużo zamieszania w moim życiu, dużo pracy. Teraz troszeczkę pewne rzeczy sobie inaczej, że tak powiem, ułożyłam i myślę, że uda mi się bardziej regularnie wszystko nagrywać. Dzisiaj przychodzę do Was z historią Anny i od razu ostrzegam. Historia będzie długa. Być może zrobię dwie części, to może jest pierwsza część, zobaczę jak to mi wyjdzie w praniu, ale nawet nie bardzo umiem to skrócić. I to właśnie też jest powód, dla którego tak długo czekaliście na kolejną historię. Po prostu nagranie jej trwało chyba ponad 2 godziny, więc spisanie jej trwało też bardzo długo. No i teraz muszę jeszcze to opowiedzieć, ale mam takie głosy od Was, żeby też nie skracać tych historii, że chcecie to wszystko usłyszeć. Także myślę, że jeżeli komuś na tym zależy, to po prostu sobie tego wysłucha w międzyczasie czy na raty. I ta historia, słuchajcie, jest troszeczkę inaczej opowiedziana, troszeczkę inaczej w sensie, że nie mamy początku, jak to się zaczęło i ciągu dalszego, jakoś to tak wyszło z rozmowy, także ja nic nie zmieniam, po prostu przekazuję Wam informację, którą mam od osoby, która zgodziła się podzielić swoją historią, historią swojego życia. Od razu mówię, że do osób, które tutaj podważają prawdziwość tych historii, zasadność, no jak gdyby bardzo mi przykro, ale historie są prawdziwe, nie mam tak bujnej wyobraźni, żeby to wymyślać i zresztą nie ma powodu, żebym to wymyślała, bo naprawdę takich historii nie brakuje, ludzi, którzy chcą się nimi dzielić, też nie brakuje, także jak ktoś ma problem z wiarygodnością, nie musi tego słuchać, to jest dla tych osób, które tego potrzebują, którym to służy i dla tych osób, jak gdyby wykonuje tą pracę. Okej, no i teraz co? Przechodzimy do historii. No powiem Wam, że bardzo lubię te historie, bo uważam, że one mają moc. Dlatego, że jeżeli byłeś w toksycznej relacji, to zobaczysz cząstkę siebie w każdej z tych historii. Po prostu zawsze coś takiego będzie, co powiesz, kurczę, też tak miałam, rozumiem to. Także to jest ta moc, bo pokazują, że da się z tego wyjść, że pokazuje to z boku, jak bardzo takie związki są szkodliwe. I też jest to w stanie pokazać nam, że jak znajdziemy w sobie tą siłę, to naprawdę jesteśmy w stanie odbudować swoje życie i że te dramaty, że to, co dzisiaj jest takie straszne, to, co dzisiaj mnie tak strasznie boli, to, co jest takie naprawdę trudne w moim życiu, tak jak będzie w przypadku historii tej bohaterki, to za rok, za dwa, za dłuższy czas będzie w ogóle, wiecie, jak mgła, że w ogóle zobaczycie z dystansu, że w sumie dobrze się stało, że się rozstałam, bez względu na to, czy ja porzuciłam, czy zostałam porzucony, czy zdradzony, zdradzona. Bez względu na to, jak się skończyła ta historia, z perspektywy czasu uznacie, że bardzo dobrze się stało. I tak właśnie uznała bohaterka tej historii. Dlatego tak ważne było dla mnie, żeby opowiedzieć Wam całość, nic nie ucinać, nic nie wycinać, żebyście sobie naprawdę dobrze na tego wszystkiego wysłuchali i wzięli dla siebie to, co Wam służy. Bo taki jest cel tych historii, żebyście brali, czerpali z tego to, co Wam pomaga, to, co pomaga Wam wzrastać, wzmocnić siebie. Dobra, to przejdźmy do historii. Ja będę czytała znowu z komputera. Znowu mi drukarka odmówiła posłuszeństwa. Słuchajcie, aktualnie Anna jest kobietą po 50, jej już były mąż, 2 lata temu się rozstali, też jest po 50. Małżeństwo trwało 26 lat, mają 3 dzieci. Anna mówi, że już po roku mniej więcej było lepiej, że pierwszy rok był najgorszy od rozstania. I tak jak mówię, no nie opowiadała mi jak gdyby od samego początku, jak się poznali, także musicie się trochę wdrożyć w tą historię. Ja będę czytać dokładnie to, co usłyszałam. W tym wszystkim najgorsze jest to, że ja czułam wewnętrznie, jacy to są ludzie. I tu chodzi o teściów, słuchajcie, w ogóle o całą rodzinę, dlatego że po rozstaniu, gdzie tak naprawdę Anna została zdradzona przez męża i jak gdyby ona zdecydowała o rozwodzie właśnie z tego powodu, że odkryła, że on ma kochankę, ale oprócz tego był alkoholikiem i oprócz tego stosował przemoc, o czym teraz też powiemy, no to wyobraźcie sobie, teściowie w efekcie odcięli się od dzieci, odcięli się od niej i nie mają kontaktu nawet z wnukami, co jest naprawdę niesamowite, bo różne rzeczy się dzieją, ale dzieci potrzebują dziadków, a tutaj ci dziadkowie uznali, że nie.
Więc dlatego Anna mówi, ja czułam wewnętrznie, jacy to są ludzie, ale ja to odsuwałam od siebie, biorąc winę na siebie, na swoje zachowanie. Ja miałam opinię tej najbardziej upartej, bo ty jesteś uparta. To wiesz, to było tak wtłaczane, że ja uwierzyłam, że ja jestem taka uparta, że bardziej upartej osoby nie ma, stąd była moja wina. Ale jak się nad tym wszystkim zastanawiałam, już bez tych emocji, bez tej rozpaczy, to doszłam do wniosku, że ja generalnie wiedziałam od początku, jacy to są ludzie, jaki jest też mąż, ale bałam się zastanawiać nad tym, bo w tym momencie, kiedy bym to przeanalizowała, musiałabym podjąć decyzję, a ja już wiedziałam, jaka będzie w tym momencie decyzja. I ten strach. Generalnie chyba cały czas był ten strach przed podjęciem decyzji. Ta moja wybawicielka, bo ja o jego przyjaciółce, partnerce mówię moja dziewczyna, mój skarb, a nawet moja kruszynka. Słuchajcie, to jest niesamowite, bo w ogóle bohaterka tej historii ma niezwykłe poczucie humoru. Ja się strasznie ubawiłam słuchając jej historii, oczywiście poza trudnymi momentami, ale ona podchodzi z takim dystansem do tej sytuacji, co widać i będziecie to słyszeć w tej historii. Także z perspektywy czasu na kochankę męża mówi moja dziewczyna, mój skarb, moja kruszynka. Generalnie teraz z perspektywy czasu widzę, że pomimo tych wszystkich problemów z pracą, bo mamy czasy, jakie mamy, a nie inne, to jest to bardzo dobry okres. Tu chodzi oczywiście o koronawirusa. Potrzebowałam tego, potrzebowałam Ciebie, bo wiesz, że dokładnie wszystko czytam, analizuję, zastanawiam się i widzę, że to wszystko mi było potrzebne. Jak ona nie pojawiłaby się w moim życiu, a raczej w naszym, to ja bym nie podjęła tej decyzji i wchodziłabym w to wiedząc, że to nie było nic dobrego ani dla dzieci, ani dla mnie. Teraz ojciec nie utrzymuje żadnego kontaktu z dziećmi, nie stara się o nawiązanie tego kontaktu. Są media społecznościowe, wie, gdzie chodzą do szkoły, gdzie mieszkamy. Są możliwości, jest ogrom, a on mówi, bo dzieci nie chcą, bo nie odbierają od niego telefonu. A czego on się spodziewał? Że co powiedzą? Tatusiu? Teraz to mogą powiedzieć, tatusiu, dziękujemy Ci, bo dom jest zupełnie inny, oni są zupełnie inni, ja jestem zupełnie inna. Ja nie wiedziałam, jak to wszystko działa na człowieka. Ja byłam jeden wielki wulkan, wybuch. Ja dostawałam szału i furii o wszystko i to się odbijało przede wszystkim na dzieciach. Z czasem wybuch był o najgłupszą rzecz. Mój mąż też był alkoholikiem. Teraz z perspektywy czasu widzę, że to był taki alkoholik cwany, bo nie awanturował się, żebym ja musiała uciekać z dziećmi. Absolutnie. Do swojego baru wychodził 22:30, o 23:00 w nocy już większość ludzi o tej pory... Do swojego baru wychodził o 22:30, 23:00 w nocy, gdy większość ludzi o tej porze śpi, odpoczywa, cokolwiek. Wracał 2:30 nad ranem i nikt go nie widział. Ja nie zamykałam drzwi, żeby nie budził dzieci, tak więc to wszystko było ukryte. Po jakimś czasie jedna pani ze sklepu, gdy mnie poznała, to powiedziała, że on był tak często po piwo, że myśmy się w sklepie z dziewczynami zastanawiały, że albo ma żonę, która pije, albo jakaś święta, a ja nie jestem pijąca. Bo on kupował czteropak, wypijał, a potem szedł po kolejny, a potem po kolejny. Ja niejednokrotnie próbowałam o tym rozmawiać z teściową, to powiedziała, że teściu też pije. Poza tym miał bardzo stresującą pracę, bo był policjantem, więc wszystko było tłumaczone, na co ja się burzyłam, bo w dzisiejszych czasach nie ma zawodu, że ty się nie stresujesz. To my wszyscy możemy zacząć pić, bo się stresujemy, tak? To było ciągłe tłumaczenie, ale tak mi wkładali to do głowy, że ja w to wszystko uwierzyłam, bo ja byłam uparta, on miał ciężką, stresującą pracę, on nas bardzo kochał, pomimo, że nigdy nie okazywał uczuć ani dzieciom, ani mnie. Potem burzyłam się, bo jakiekolwiek zbliżenia, to on musiał wypić. Ja w pewnym momencie czułam się taka zbrukana, mówię, Boże, ja jestem taka wstrętna, że on ze mną stosunku normalnie nie może uprawiać, to wszystko tak narastało, to on musi być pijany, żeby żonę dotknąć czy cokolwiek. Kiedy miałam dość, to szłam spać do innego pokoju. To było, że ja nie chcę spać z nim. Ale co to za przyjemność spać z kimś, kto śmierdzi piwem? Jak byłam młodsza, to jeszcze jakoś ten organizm to tolerował, ale z czasem ja nie pijąca, nie paląca, w nocy budziłam się z potwornym bólem głowy i ja miałam najnormalniejszego kaca. On pił, a ja miałam wszystkie objawy kaca. Ból głowy, niedobrze mi. A że ja jestem migrenowcem, to jak dopuściłam do bólu głowy, to ja niejednokrotnie potem przez 3 dni nie mogłam sobie poradzić. A trzeba było funkcjonować przy trójce dzieci, a ja chodziłam ciągle wstawiona. Ja potem przeczytałam tą książkę Toksyczne słowa, którą mi poleciłaś.
to oni mnie tak traktowali, to nie były wulgaryzmy, to nie były żadne takie słowa, żebyś się oburzyła, tylko takie przesadzasz, ty marudzisz, a ja potem myślałam, Boże, może ja faktycznie jestem taka marudna, przecież on jest taki dobry człowiek, on nas kocha, tylko nie umie tego powiedzieć, nie umie tego okazać. No i to ciągłe narastanie winy we mnie. Mój mąż oddawał mi wszystkie pieniądze, to nie mogę powiedzieć, ale nie wiem, czy by to zrobił dobrowolnie, bo ja na początku małżeństwa postawiłam taką granicę. On jednak zauważył, że jemu się to opłaca, bo nie interesowały go żadne rachunki, nie interesowało go nic. On dawał pieniądze, swoje jak chciał, to sobie wypłacił, a wszystko było na mnie. Na jego papierosy i piwo musiało być. Nie miał wielkich wymagań, ale potrafił 10-12 piw dziennie wypić, więc to się robiła kwota. Nie interesowały go żadne rachunki, a że sytuacja finansowa przy trójce dzieci była różna, to część rachunków zapłaciłam, a część nie, przychodziły jakieś monity, to jeszcze powodował, że ja miałam poczucie winy, jaka ja jestem niegospodarna, ale z drugiej strony, jakbym te wszystkie rachunki popłaciła na czas, to niejednokrotnie dzieci nie miałyby za co żyć. A jego to nie interesowało, bo ja prowadziłam. Zawsze się starałam, żeby dzieci nie odczuwały w jakikolwiek sposób tej trudnej sytuacji. Ja najmłodszego urodziłam mając 42 lata. Wcześniej pracowałam, potem też, ale był niezadowolony, bo ja, gdy pracuję, to się angażuję. Byłam menedżerką i miałam wymagające stanowisko. To było źle, bo za długo pracowałam. Gdy nie pracowałam, to też źle. Tak widzę z czasem, że bardzo dobrze się ustawił. On miał takie ataki złości. Ale wiesz, jak człowiek zakochany, na początku to przeżywa, chce jak najlepiej. On tak jak normalnie nie używał wulgaryzmów, to gdy trzeba było cokolwiek zrobić, przybić, naprawić, to wtedy od razu był ten wybuch złości. Atak, wulgaryzmy leciały. Doprowadził do tego, że ja potem się na tym złapałam, że jak ja miałam go o cokolwiek poprosić, to wolałam to zrobić sama, żeby już się nie złościł. I ja robiłam sama takie rzeczy, jak na przykład gładzie kładłam na ściany, malowanie, przycinanie drzew, formowanie, malowanie płotu, rąbanie drzewa. Ja to wszystko robiłam, żeby jego jak najmniej prosić o pomoc, bo po pierwsze, cokolwiek poprosiłam, żebyśmy zrobili, to było zaraz, jutro, za tydzień, za miesiąc. Pytałam, czy skończy w ciągu tego roku. Na przykład położyliśmy panele, trzeba było to wykończyć, wszystko listwy. No to skończę, kiedy? Za pół roku? Niby coś było zrobione, ale niedokończone. I ja to wszystko robiłam. Kiedy wymyśliłam położenie wjazdu z kostki, z takich ażurów, jakiś fachowców ściągnął, że źle to było zrobione. Ty wiesz, że ja to sama zrobiłam? Jeden pan z osiedla, gdy mnie zobaczył, to spytał, to pani to robi, a gdzie mąż? A ja mówię, w pracy. A ja zamiast powiedzieć, siedzi w ogródku, bo on tego robić nie będzie, to ja go jeszcze kryłam. Ja się wstydziłam. Ja byłam wychowana tak, że wokół domu samemu się robi. Myślałam, że mąż też, bo on też mieszkał w domu jako dziecko. Ja to wyniosłam z domu. Okazało się, że nie. Tam też wszystko robi matka, bo tatuś też zawsze miał czas. Dopiero potem mi się przyznała, że jak kiedyś mu zwróciła uwagę, jak malował teściu ścianę, to on się obraził i wyszedł i nie skończył i przez pół roku było niedokończone. Widzicie schemat? Tatuś taki sam, teściowa uległa, synek taki sam i proszę tu kolejne. Jak gdyby z pokolenia na pokolenie, naprawdę jak się nie przerwie tego cyklu, to niestety tak to wygląda. Wiesz, jak człowiek jest zakochany, młody, to myślisz, u mnie tak nie będzie, nie, nie, kobieto, aha. Teraz to widzę, że im bardziej ją krytykowałam, widziałam te jej błędy, to robiłam jeszcze większe. Ja szłam tak po linii, jak oni chcieli. Dla teścia, teściowa, to lepiej, żeby nic nie mówiła. Ona tamto do ściery była. No i faktycznie, jedyne co potrafiła, na czym się skupiała, to na porządkach. Ta czystość u niej to jakiś idea fix. To było nieraz śmieszne. Piłam kawę, jeszcze jej nie dopiłam, a ona już mi zabierała, żeby dać mi świeżą posprzątać. To było chore wręcz. Ja nie byłam brudasem, byłam normalna, nie byłam pedantką, bo ja wychodziłam z założenia, że dom jest dla mnie, a nie ja dla domu. Pewne rzeczy mają swoje miejsce, ale ja nie jestem niewolnikiem domu. Ona mi wmawiała ciągle ten pedantyzm, że jak dom będzie czysty, to wszyscy będą zadowoleni i ja w to weszłam. Rzadko się zdarzało, ale czasem wpadali niezapowiedzeni. Wiesz, jak to przy trójce dzieci. Tu zabawki, tu coś. To ja się czułam jak największy brudas w całej Polsce i zaraz latałam, sprzątałam, jakby od tego zależało moje życie. Ja byłam kiedyś dosyć silną psychicznie osobą. Ja byłam stanowcza, wiedziałam, czego chcę.
A to poszło, ja nie wiem, w którym momencie te bariery były przekraczane. Jeden atak jego złości, drugi atak jego złości, mogłam to przetrzymać. Ale potem, jak już wiedziałam, że po co ja mam się denerwować, po co te dzieci mają chodzić takie zestresowane, jak on ma coś zrobić, to ja już to sama zrobię. Ale nie dość, że zrobiłam, to jeszcze zawsze zostałam skrytykowana. To źle, to za bardzo, to za mało, a po co to zrobiłam? Ja się ciągle tłumaczyłam. Kiedyś poprosiłam, żeby pomalować pokój, ale nie miał czasu, więc ja pomalowałam ten pokój na ten sam kolor, który był, żeby nie zauważył, że pokój jest odnowiony, żeby zaraz nie skrytykował. On poszedł do pracy, a ja w tym czasie wszystko wyniosłam, pomalowałam, umyłam, posprzątałam i jak wrócił, to było zrobione. On tego nawet nie zauważył i nic by nie wiedział, gdyby nie korepetytorka z niemieckiego, która przychodziła do dzieci, która zwróciła uwagę, że pokój jest pomalowany. On tego nie zauważył przez tydzień. Moi rodzice, jak przyjeżdżali, to ja widziałam, że ich serce boli, gdy było coś niezrobione. To ja, wiedząc, że oni przyjdą, wszystko pucowałam, twierdząc, że razem to zrobiliśmy. Cały czas go kryłam. I to znowu, często tak właśnie działają osoby w toksycznych związkach, że kryją prawdę na temat tego, jak wygląda związek z powodu wstydu. Mój mąż potrafił w święta przy gościach iść rąbać drewno, bo nie zrobił tego wcześniej i nie było. Więc potem ja wstawałam o 6 przed nimi wszystkimi i rąbałam to drewno, żeby rodzice się nie denerwowali, że nie ma drzewa, że trzeba kombinować. Ja potrafiłam całe drzewo iść pozbierać, żeby było do palenia, bo mój mąż nie miał takiej potrzeby. Dla mnie to jest nieprawdopodobne, a jeszcze mi się wydawało, że on jest taki wspaniały, że to ja jestem ta winna, ta do niczego. On mi tego nie mówił wprost. Gdy chciałam coś wyjaśnić, to było: jak ty wymyślasz? Już tak, ty już wiesz lepiej, nie mam ochoty na ten temat z tobą rozmawiać. Znacie to? Brzmi znajomo? Miał ataki agresji, dostałam parę razy, ale oczywiście też była moja wina, bo jakbym tak głupio nie zareagowała, tak? Czyli znowu przenoszenie winy, obwinianie, generalizowanie, wszystkie klasyczne techniki manipulacji, które mają na celu odwrócenie uwagi ofiary i przeniesienie winy na nią. Jak mu wylałam kiedyś wódkę, Przyszłam kiedyś z pracy po 12 godzinach, głodna, zmachana, a on siedzi i pije. Mówię: dosyć tego pijaństwa, nie wiem, czy dzieci jadły, czy nie, wylałam wódkę, no i dostałam. Czyli to był akt przemocy fizycznej. To potem było tak: no mogłam nie wylewać tej wódki. Ja się śmieję, bo bohaterka, jak to mówiła, to sama się śmiała. Ale wiecie, jak jesteś w tej sytuacji, jesteś uwiązany emocjonalnie, naprawdę bardzo łatwo bierzemy winę na siebie. Ale z perspektywy czasu to jest po prostu wręcz absurdalne, że za coś takiego siebie ktoś wini. Że dał sobie wymówić tą winę. Mogłam nie wylewać tej wódki, to by nie dostał takiej agresji. To była moja wina. Potrafię być stanowcza, podejmować decyzje, a nie wiem, w którym momencie się w tym wszystkim pogubiłam. Nie dbał o dzieci, nie było ważne, co robią, ich pasje, nauka języków obcych, nie chodził na występy. Tutaj trochę skrócę, bo generalnie faktycznie to był taki silny wątek tego, że w ogóle nie zajmował się dziećmi. I faktycznie tutaj Anna była tą główną, która dbała o dom, dbała o dzieci, a on był raczej taki, co to tylko przyjść do domu, dać pieniądze, wypić, najeść się i do widzenia i tyle pożytku z niego było. Ja pod wpływem teściów, którzy mi wmawiali, że on kocha, tylko nie umie, ja zachowywałam się jak nienormalna. Poprosiłam go, żeby wziął najmłodszego syna do McDonalda. To nie było często, więc ja potrafiłam pół Polski zawiadomić, że jaki cudowny tatuś wziął dziecko do McDonalda. Przepraszam, nie mogę się nie śmiać. Rozumiesz? Jakby to był co najmniej wyjazd do Paryża. I to jest fajne, że właśnie bohaterka to widzi z perspektywy czasu, że po prostu jedna sytuacja, gdy wreszcie łaskawie zajął się dzieckiem, ona dzwoniła pół Polski całą rodzinę zawiadomić: Boże, jaki cudowny tatuś zabrał dziecko do McDonalda. Niesamowite. Pojechaliśmy do kina, ale że ja byłam oszczędna, to mówię: wy idźcie do kina, a ja sobie pochodzę po galerii. Bo na bilet mi było szkoda, ale chciałam, żeby dzieci miały tę radochę. A ja w tej galerii byłam taka szczęśliwa, bo tatuś poszedł z dziećmi do kina. Teraz ja stukam się, ty jakaś chyba chora wtedy byłaś, coś ci na ten mózg poszło, bo to jest nieprawdopodobne. No i widzicie, jakie poczucie humoru, naprawdę. Kocham panią Annę, jest świetna. Kiedyś postanowił... Sorry, nie mogę, muszę się opanować. Okej. Okay.
kiedyś postanowił, że kupimy dzieciom tablet. To tak jakby te moje dzieci miały dostać każdy po tablecie, a to był jeden tablet, a ja znowu całej rodzinie, że tatuś, cudowny tatuś kupił dzieciom tablet. W którym momencie on okazywał tą miłość, to ja nie wiem. Dwóch chłopców i córka z chłopakami nigdy nie grał w piłkę, bo mu buty nie odpowiadały. Zawsze były jakieś problemy. Najgorsze było, że on zachwycał się cudzymi dziećmi, widział zalety swoich bratanków, siostrzenic, ale nie własnych dzieci. Nie wiedział też, był taki wątek, że nie wiedział na przykład, gdzie córka poszła do liceum, w ogóle się tym nie interesował, nie chwalił dzieci, nie uczył jeździć na rowerze, na rolkach, w ogóle się nie zajmował dziećmi. Nie doceniał dzieci. Córka pięknie śpiewa, dopiero gdy występowała w teatrze, to on dopiero wtedy zaczął się nią chwalić, tak? Czyli jak dopiero gdzieś daleko zaszła, to zaczął się chwalić. Synowie nie mieli aż takich osiągnięć, więc nie było na ich temat mowy. Mimo że chłopcy super, nigdy nie miałam z nimi żadnych problemów, on nie doceniał własnych dzieci, a chwalił cudze. A tak mi wyprali mózg, że ja wierzyłam, że on nas kocha, że mu zależy. Teraz widzę tak, że to życie faktycznie nas uczy cały czas, tylko że my tego nie chcemy widzieć z powodu strachu, z powodu lęku. To jest to, co mówisz. Jak jesteś w tej sferze komfortu i wiesz, że jest ci źle, wiesz, że to nie jest dobre, wiesz, że się dusisz, że umierasz, że się tracisz, że nie jesteś już sobą, ale będziesz. I będziesz wyszukiwać jakieś idee. Ja nie wiem, skąd ja je brałam, że to jest dobre. Ani to nie było dobre dla mnie, ani tym bardziej nie było dobre dla moich dzieci. A ja się ciągle posiłkowałam tą miłością, że dzieciom nie mogę, że one potrzebują. Co one potrzebują? Alkoholika? On nigdy dzieci nie uderzył, nie przytulił ani nie uderzył. To było takie zimne. Ale potrafił przez te swoje wybuchy złości doprowadzić, że oni stali na baczność. Jak jechaliśmy autem, to nie można było dawać im jeść, bo na kruszą. Cicho, bo to go rozprasza, więc ja ich zagadywałam, żeby nie rozpraszały. Ja w tym wszystkim jeszcze się doszukiwałam, że nie, on nie jest taki, on jest dobry. Ja szukałam czegoś w kimś, czego tam tak naprawdę nie było. Ja tłumaczyłam jego zachowania, bo jego ojciec jest taki cyniczny, zimny, bez emocji, że on jest biedny, pokrzywdzony przez los. Ja miałam za zadanie uszczęśliwić go i udowodnić mu, jakim on jest cudownym, wspaniałym człowiekiem. Teściowa mówiła, on jest taki dobry, tylko wiesz, on naprawdę jest dobry. To gdzie ta dobroć była? Ja w to wierzyłam, przytakiwałam, tak, tak, no faktycznie. Teściowa mi mówiła, wiesz, jakbyś nie była taka uparta, to byście żyli długo i szczęśliwie i by było wszystko tak, jakbyś chciała. Czyli wiesz, pomalowany pokój miałabym raz na 10 lat. Ja uwielbiam margaretki, tylko kwiatki takie. Tylko gdy one rosną, nie można kosić trawy. To on mnie zawsze wycinał do gołego. No to ja dostawałam furii, więc wtedy dowiadywałam się, że nie robi to źle, a jak robi to też tak samo źle, więc może żebym się w końcu zastanowiła i podjęła jakąś decyzję. Ja jakoś potrafiłam tak skosić, żeby obok tych kwiatków przejechać. To potem nie robił nic, bo przecież i tak będę niezadowolona i poskarżył się mamusi, to potem teściowa do mnie, no przecież chciał zrobić, a ty nie chciałaś. Mieliśmy tuje, które trzeba było wyciąć. Powiedział swojej mamusi, że planujemy je wyciąć, to mamusia załatwiła kogoś do wycięcia za 200 zł od tui. A ja miałam 10 tui, to ja powiedziałam, żeby mamusia nie załatwiała, bo ja mam faceta, który za 200 zł wyciągnie wszystkie. Jego wtedy nie było, bo był w delegacji. Gdy wrócił, to część tych tui była już wycięta, część jeszcze na placu, to dostał takiej furii, że wszystkie kwiaty, jakie miałam w donniczkach, porozwalał. Wszystkie. Takie duże donnice, on to wszystko w tej furii, że ja zrobiłam to sama, a nie skorzystałam z kogoś innego, tak jak mamusia chciała, to wszystkie kwiaty, jakie były w tej furii, rozwalił. Donice roztrzaskane, kwiaty połamane. Jak ja rano wyszłam na taras, to ja nie wiedziałam, co się stało. Kto to posprząta? Tradycyjnie ja. Okazuje się, że to nie ja byłam uparta, to w nim była taka złość. On był wysokim, szczupłym mężczyzną, podobał się paniom. Ta moja walka z jego alkoholem nie podobała mu się i zaczął szukać przyjaciółek. Wmówili mi, że on jest bardzo prawdomówny. Wmówili mi, to chodziło oczywiście o teściów. Ja nigdy nikogo nie miałam, nigdy się nikim nie interesowałam, ale wychodziłam z założenia, że zachowanie musi być i nikogo nigdy nie kontrolowałam. Ja nie miałam żadnych haseł, tu telefon rzuciłam, tam rzuciłam, ale po jakimś czasie patrzę, że on ma jakieś hasła na telefonie albo gdzieś tam dzwonił, ale żeby mnie zdradził, nie, nie, nie.
Ja jeszcze głupia powtarzałam, można mu dużo zarzucić, że nie jest najbardziej pracowity, że pije, ale do zdrady nie, on by mi zaraz powiedział, no może jeszcze by mi przedstawił, może co? Kiedyś układając jakieś rzeczy przy komputerze stacjonarnym, znalazłam kamerkę. Zamiast zapytać, co to tutaj robi, to ja sobie myślę, że prezent chce mi zrobić, rozumiesz? Tępa jak burak, bo to już inaczej nie idzie przetłumaczyć. Ale wiesz, człowiek ocenia po sobie. A jeszcze teściowa zawsze powtarzała, że jej dzieci są bardzo prawdomówne, nie potrafią kłamać, a ja w to wierzyłam. Kłamstwo nie jest tylko wtedy, gdy ty je mówisz, ale jest też wtedy, gdy milczysz. A mój mąż milczał, on nigdy nic nie mówił. Moja teściowa powtarzała, że takie sprawdzanie telefonu jest niegodne kobiety. A ja byłam przecież kobietą, więc nie będę sprawdzać, abym się dużo wcześniej wielu rzeczy dowiedziała. Jak masz kochankę, to jednak nie możesz mieć nałogów. No tak. Zapomniał się, wypił i zostawił swoją pocztę włączoną, a tam zdjęcie kobiety i wtedy zaczęłam się interesować. No i faktycznie okazało się, że sobie znalazł pocieszycielkę. Ta pocieszycielka to nieistotne, w każdym razie ja wtedy mu podziękowałam. Wiesz, wielce pracował godzinami, ja z obiadkami, biedaczek taki zapracowany, tak się poświęca tu stuknięta babo. Ja mówię, nie, do widzenia, spakowałam go pierwszy raz, jak przyszedł, wszystko miał już w aucie. On odczekał, wtedy to się zachował, przyjeżdżał, przychodził, wtedy dzieci były znacznie młodsze, najmłodszy miał jakieś 5 lat. Gdzieś mi tam bardzo na nim zależało, zadzwonił po 2 miesiącach, że chce porozmawiać, żebym wyszła, a ja poleciałam w laciach zimą, dobrze, że zapalenia płuc nie dostałam. Przepraszam, chciał ze mną porozmawiać, a ja mu w to wszystko chciałam wierzyć. I uwierzyłam. I przyjęłam skruszonego kotka, myszka do domku, do rodziny, bo przecież ja bym go tak unieszczęśliwiła. Sielanka trwała może ze 3 miesiące, a potem się zaczęła. A może jedno piwko, a może 2, no i poszło. Już potem nie byłam taka wierząca, ale podejrzewam, że cyganił mnie cały czas. Wmówił mi, że nie mogę być taka cały czas, że on przecież dał słowo honoru, że nie może cały czas cierpieć za coś, co wie, że źle zrobił, bo dla niego rodzina jest najważniejsza, a ja ciągle do tego wracam. Ja bardzo chciałam z nim ten temat przerobić. Dlaczego on to zrobił? Czego on właściwie szukał? Co mu brakuje w związku? Nigdy nie można było z nim porozmawiać na ten temat, bo to okazywało się, że ja mam problemy egzystencjonalne. To ja miałam, a on ich nie miał. To ja się ciągle czepiałam, to ja byłam ta, że coś wymyślasz, to ja potrzebowałam tą pierwszą kochankę, mimo że wydaje mi się, że było ich znacznie więcej. A ja potrzebowałam tą pierwszą kochankę, mimo że wydaje mi się, że było ich znacznie więcej, bardzo dokładnie przerobić. Przepraszam Was, że tak się czasami mylę, ale nie czytałam tego przed teraz, a spisywałam na raty. Ja pytam, co ja mam w sobie zmienić? Zobacz, nie zadawałam pytań jemu, co ty, tylko co ja mam w sobie zmienić. Co ci nie odpowiada? Na co ja mam zwrócić uwagę? To wtedy było, a przestań, ty się czepiasz, daj mi spokój. No to ja znowu taka skruszona, no nie mogę się tak zachowywać, no popełnił błąd, ale nie mogę ciągle go tak podejrzewać. Potem byłam już złośliwa. Nowa jest czy nadal ta sama? Jak ty wymyślasz, babo, jaka ty jesteś beznadziejna? Naprawdę myślisz, że ja nic nie robię tylko? A on faktycznie nic nie robił, tylko szukał. No więc nawiązał kolejny romans z tą moją wybawicielką. Ja już coś czułam. My to czujemy, my to wiemy, ale nie dopuszczamy. Sylwestra upił się i zgubił telefon. Służbowy z pracy, telefon wart 1500, więc ja go podniosłam, a on się oświetlił. No wiesz, te telefony dotykowe tak mają. No i ja tam przeczytałam całą korespondencję. Jak on mnie nie kocha, jak ma ode mnie odejść, cuda nie widy kwiatki. Panienka wypisywała, że wszyscy tacy są, najpierw obiecują, potem siedzą z tymi żonami, on też taki jest, a on, że taki nie jest, on już się decyduje na rozmowę ze mną. No i trochę mnie, no nie trochę, ech, jak wytrzeźwiał, to mu już powiedziałam, że jak tak kocha, taki jest zakochany, to nie będę stała mu na drodze do szczęścia. Rozmawiałam wtedy z teściami, że on się musi wyprowadzić. Teściowie chcieli rozmawiać, to rozmawialiśmy. I byśmy dalej tak rozmawiali. Normalnie z nim rozmawiałam. Sama się podziwiam, jak ja to zrobiłam. Normalnie z nim rozmawiałam, nic, obiad, wszystko, jak gdyby nigdy nic, tylko spałam już oddzielnie. Czyli dalej mieszkali, jak gdyby po podjęciu tej decyzji, ona normalnie funkcjonowała.
I on pojechał w delegację, a ja go prałam, prasowałam i jak on pojechał w delegację, to ja wszystko do końca popakowałam, przygotowałam mu 3 walichy, wszystko było czyściutkie, poprane, odczyszczone, ładnie to spakowałam, a jak wrócił z delegacji, to u nas w sypialni miał 3 kofry, 3 walichy potężne przygotowane do wyjazdu. I nie chciałam już z nim rozmawiać w tym momencie, więc wytargał to, bo musiał wytargać. Był już tak ładnie spakowany, że naprawdę nie może mi teściowa zarzucić, że ja go oddam brudnego. Wszystko było czyściutkie, pachnące, odprasowane ładnie. Ja sobie to wszystko już wcześniej zaczęłam robić, prać, prasować, odkładać. To był wielki szok. Spotkałam teścia i oczywiście dowiedziałam się, że to moja wina, bo przecież powinnam walczyć o to małżeństwo, a nie tak się zachowywać, jak się zachowałam podle. No trudno. W połowie stycznia mu podziękowałam, to ona się pojawiła już u teściów pod koniec stycznia. Dla moich dzieci, dorosłych już prawie, to był największy szok, że dziadkowie zgadzają się, żeby ta kochanka tam przyjeżdżała. Potem on przyjeżdżał do domu, do dzieci niby, ale to wyglądało tak, że rozmawiał ze mną, bo dzieci nie było, bo przyjeżdżał o 11, jak były w szkole. Mam wrażenie, że on miał wtedy zamiar taki, żeby mnie wziąć na przeczekanie. On był, wpadał. Chciałam ustalić spotkanie z dziećmi, czy będzie ich zabierał do teściów, jak normalni, cywilizowani ludzie. Mówię, może byś z dziećmi porozmawiał, co się stało, że znalazłeś z kogoś, że odkochałeś się. No każdy ma do tego prawo. Kiedy ty zdecydujesz się na rozmowę z dziećmi? Jeszcze nie pora. Do dzisiaj tej pory nie było. Potem go syn widział, wychodził chłop 21 lat, czyli syn, z dziewczyną, z kumplami na mieście, a tatuś wychodzi z kochanką z lokalu. A koledzy, ty, ale to nie twoja matka. Nic mi nie powiedział wtedy, ale chyba stwierdził, że nie będzie utrzymywał kontaktów. A tatuś ożył na rowerze z panienką, uśmiechnięty, zaczął się bywanie. Potem clue programu Instagram. I panienka z nim w takiej pozycji, w takiej. Uśmiechy, buźki, my wariaty dwa, my tu, kochanie, śniadanko, rozumiesz? I tak jak znosiłam wszystko bardzo godnie, to zaczęli się do mnie ludzie zwracać, ty, a co on wyprawia? To było wszystko bardzo publicznie, więc ja, jak ja miałam takie pytania, co to za baba, co on wyprawia, to ja nie wytrzymałam, ja pękłam, to mnie najbardziej rozwaliło. Ja go spytałam, a kim jest ta twoja nowa miłość? To mi rzucił kołek prosto w serce, powiedział, że ona jest konserwator zabytków. Cisza. Ja wymiękłam. Ja mówię, ja pierdzielę, konserwator zabytków. No wiesz, to są osoby, które mają wiadomości historyczne, sztuka. No wiesz, konserwatorem zabytków to byle kto nie zostaje. Ale to musi być łeb, co za dusza artystyczna. Wiesz, jak mnie to siekło? To ja się poczułam, o kurde, ani nie mogę sprzątać u niej w domu, bo przecież ja to zwykła baba, szara gospodyni, która nic nie umie, nie kumatę, nie cytatę, a tu konserwator zabytków. Ja mówię, to się nie odzywaj za dużo, bo ty nie masz wiadomości, chłopie, co za wstyd. Ja pytam, a jak ona wygląda? Blondynka w moim typie, dłuższe włosy. Ja idę sobie po mieście i idzie piękna kobieta, blondyna, piękna figura. Ja mówię, to ta. Ja za tą dziewczyną szłam. Czekajcie, ja mówię, ja pierdzielę, ja mu się nie dziwię. Ja bym się sama w niej zakochała. Ja za tą dziewczyną szłam, nie żeby ją tam obrażać, ale taka pewna siebie, takie wartości z niej emanowały. Ona się tak pięknie poruszała. Ja mówię, ja mu się nie dziwię, ja mu się w ogóle nie dziwię. Tylko mówię, co za wstyd. Tylko żeby on za dużo nie gadał. Bo wiesz, on niby policjant, wydawało mu się, że dużo wie, a tak naprawdę to ciemnota straszna. Ja myślę, co ona w nim? Ale o czym ona z nim dyskutuje? Przecież ten głupol, o ludzie. Tu moje ego wzięło górę. Ja dosłownie pękłam. Jeszcze popatrz, co potrafi kobieca wyobraźnia. Nie dość, że piękna, naprawdę wyjątkowo. No ja mówię, no nie, ja mu się nie dziwię. Dobrze, że do niej nie podeszłam i jej nie powiedziałam, że ja się wcale nie dziwię, że mój mąż się w pani zakochał. Bo by powiedziała, że jakaś wariatka. No to ja jestem dno dna, ja mu się nie dziwię. Za jakiś czas moja przyjaciółka pokazuje mi zdjęcie i mówi, że całkiem fajna ta jego nowa. Ja patrzę i mówię, nie, to nie ta. A ona mówi, że to ta. A ja mówię, no przestań, przecież to takie brzydkie, daj spokój. Wiesz,
Wiesz, jaka to jest piękna... Ty nie wiesz, jaka to jest piękna dziewczyna. A co ty opowiadasz? No popatrz, jaka pokraka. A ja mówię, nie, to nie jest ta. Okazało się, że ta jego konserwator zabytków, ta artystka, historyk, ten światowiec, człowiek obyty, wykształcony, to, co mnie tak bardzo bolało, że ja przy niej nie mam żadnych szans. I w pewnym momencie inna koleżanka do mnie mówi, słuchaj, a ta twoja konserwator zabytków to pracuje w zakładzie produkującym meble. I ja mówię, co? Jak to? Ale to jakieś starocia remontuje, czy co? A ona mówi, nie, gałki do mebli przykręca. I ja mówię, co? Konserwator zabytków gałki do mebli przykręca? Ona jest taki konserwator zabytków jak z ciebie modelka. O Jezu, ona wiesz, przeprowadziła wywiad i mówi, faktycznie to brzydactwo to jest ona, nie ta piękność, coś ty tam nam wszystkim wmawiała. I okazuje się, że ja tą konserwator zabytków znam od 20 lat. Słuchajcie, to jest niesamowite, że ona, właśnie to, co potrafi kobieta wyobraźnia, że ta nasza bohaterka spotkała jakąś przypadkową kobietę na ulicy, na mieście, jakąś piękną blondynkę i jej wyobraźnia powiedziała, że to jest na pewno ona, mimo że nie miała na to żadnych, wiecie, dowodów ani nic. No, a on przekręcił sytuację, powiedział, że to jest konserwator zabytków. Dlaczego? No, bo doskonale wiedział, że to uderzy w naszą bohaterkę, że ona, nie wiem, jak gdyby lubi jakąś sztukę, jakieś rzeczy. Wiedział, w który punkt uderzyć. Przerysował sytuację, żeby siebie podkręcić, podrasować i żeby w nią uderzyć. No, a fakty się okazały zupełnie inne. Gdy ja ją wezwałam na świadka, na moją rozprawę rozwodową, to ona do mnie podeszła. Ja się z nią normalnie przywitałam i mówię, że my się znamy. Ona dygnęła przede mną, ale ja się nad nią nie pastwiłam. Ja wtedy, jak na nią popatrzyłam, to miałam coś takiego w głowie. Dziewczyno, ty przegrałaś, ty po prostu przegrałaś. Tak naprawdę to mnie jest jej żal na tę chwilę. Mnie najbardziej zabolały te zdjęcia na Instagramie i to nie chodziło o mnie, tylko chodziło o dzieci. Ja mówiłam, człowieku, weź te zdjęcia, a on, to nie ja, to ona. Więc ja mówiłam, to powiedz jej, że to bije w twoje dzieci, nie róbcie tego. A on chciał, żeby mnie bolało, żebym zawalczyła, czy cokolwiek. Odnoszę takie wrażenie, że tam nie ma żadnej miłości z jego strony, bo on nie potrafi kochać, on dba tylko o siebie. To było na tej zasadzie, że ja kochałam dzieci jako matka i jako ojciec. Chciałam dzieciom stworzyć jak najlepsze warunki, żeby one czuły tę miłość. A on chyba potrzebował, żeby się skupić na nim, bo on taki niedojrzały Piotruś Pan i on chciał być takim guru, a ja nie poświęcałam mu tej uwagi i trafiła się dziewczyna, dla której on był cudem. Ja mówię, dziewczyno, ty nie wiesz, w co ty weszłaś generalnie. On zrobi to dla własnej wygody. Była sytuacja, że on zachorował, był w szpitalu po zabiegu. Teściowa do mnie zadzwoniła, to pojechałam do szpitala, bo ja taka jestem, że jak trzeba ratować, to ja zaraz wystartowałam do lekarza, pielęgniarek, że mąż tak cierpi, że go boli. Jedna z pielęgniarek patrzy na mnie i mówi, proszę pani, jak ja bym wzięła taką strzykawę i mu przypierdzieliła, to od razu by biegunki dostał. Ja patrzę na nią i mówię, Boże, on tu cierpi, co za szpital. Lekarz mówi, zaraz przyjdę. W końcu przyszedł i mówi, robię to dla pani. Okazało się, że żona lata i załatwia, a wcześniej była tam kochanka, leżała sobie z nim na łóżku, robiła sobie z nim zdjęcia. No i ci panowie też patrzyli na mnie. On był wściekły, bo chyba ona robiła za żonę, a tu przyjechała żona. Syn go zabrał od lekarza, nie chciał, ale obiecałam, że mu zapłacę. No upłakałam to. I tak upłakiwałam. To było do czasu, aż mnie kiedyś moje dzieci wzięły na rozmowę i poprosili, czy ja mogę się nie wtrącać w ich decyzję. Po prostu stwierdzili, że nie, mają dosyć, jeśli chodzi o tamtą rodzinę. W sądzie ona mówiła, że on jest bardzo wrażliwy, delikatny, nie można go złościć, że bardzo tęskni za dziećmi, no, jak widać. Ona wie, że nie można nic pozłościć, czyli jak go poprosi, żeby pozamiatał, to może to zrobi za pół roku, może nie. Jej poprzedni związek też się rozpadł i ja sobie myślę, dziewczyno, ty nic nie przerobiłaś. Ja nawet myślę, że ona przez te zdjęcia to chciała nie tyle mi dokuczyć, tylko swojemu byłemu mężowi pokazać, jaka to ona teraz jest szczęśliwa. Ja tak to odbieram. Ona była bardzo poszukująca. Ona w tej korespondencji, co ja wtedy wyczytałam, napisała, jesteś tak jak inni, najpierw obiecujesz, a potem przy tej żonie. Jakby ona gdzieś ciągle próbowała, ale ten facet zawsze wybierał jednak żonę i dzieci, aż do momentu, gdy trafiła na żonę, która jej ten skarb oddała, bo ja de facto go oddałam.
Ja mówię, dziewczyno, może ty na ten moment jesteś szczęśliwa, może jesteś spełniona, ale wyjdzie ci to czkawką. Ona już w tak krótkim czasie wie, że nie można go zdenerwować, już wie, że trzeba z nim spokojnie, już musisz tak, a nie inaczej się zachowywać, bo inaczej on się będzie złościł. On jest skupiony na sobie, on nic nie gada, ona planuje wyjazdy, chce mu pokazać, że można cudownie żyć, a jemu w to graj. On na to przystaje, nie musi się wysilać, nic wymyślać, on tam jedzie, jak wypije dwa piwa, to jest całkiem rozgadany, całkiem przyjemny, a jeszcze nie upity. I ona jest w tym momencie szczęśliwa, ale to jej nie wyjdzie na dobre. Nawet kiedyś mi listonoszka, lata się znamy, mi mówi, pozdrawiam cię dziewczyny z policji. A on już jakieś 8 lat nie pracuje w policji. I tak myślę, dziewczyny cię pozdrawiają i mam ci przekazać, że spotkało cię największe szczęście, jakie mogło cię spotkać. Dziękuj za to, co się stało. Ja ich nie znam i zaczęłam się zastanawiać, co one wiedziały, co się tam działo, że po tylu latach one każą mi być szczęśliwą i dziękować za to, że mnie spotkało coś takiego. Widziały go podobno z tą jego panną, pijanego w sztok, ona go prowadziła, a od niego wręcz śmierdziało tym alkoholem. Ja myślę sobie, dziewczyno, co ty najlepszego sobie zrobiłaś? Jak on miał problem, rozmawiałam z dziewczynami od uzależnień, z AA, czy teraz, jak on się zakochał, czy on jest w ogóle w stanie z tego wyjść? Mi się nie udało, ale jeżeli jest ktoś w stanie to zrobić, to fajnie. Ale one mówią, dziewczyno, jak on nie skorzysta z pomocy, z terapii, to nie ma szans, nie wierz w to. On może na początku mniej pić, ale on będzie pił coraz więcej, coraz więcej, coraz więcej. W tym wszystkim nie jego mi żal, ale tej dziewczyny. Ja ją pamiętam, to była bardzo sympatyczna dziewczyna. Ona nie umie nawet w sądzie na mnie patrzeć. Nie wiem, co mam ją, przytulić ją? Ty moje boraj Stefko, aleś trafiła kulą w płot. Naprawdę mi jest jej żal. Teraz to ja jestem mu wdzięczna, że go tutaj nie ma, że on tutaj nie przyjeżdża, dzieci nie chcą z nim rozmawiać. Ja bym musiała, a o czym ja mam z nim rozmawiać? Dzieci sobie nie życzą, żebym z nim rozmawiała o nich. Ja musiałam upaść chyba tak na dno. Mnie najbardziej rozwaliła ta pokazówka. Jaki to on jest teraz cudowny, szczęśliwy, na podstawie tych zdjęć, że to ja byłam winna, że on był taki. Zobacz, jaki to jest wspaniały człowiek, jak on się potrafi zachowywać, jaki on jest uśmiechnięty, gdzie ja go pamiętam zawsze minę miał, jakby kij połknął. Że jednak on jest kimś innym, tym co ja próbowałam tam z niego wydobyć, ale udało się to innej kobiecie, a nie mnie. Wątpię w to teraz, że cokolwiek się udało. Ja potrzebowałam spaść na dno. Ja nie wyciągnęłam żadnych wniosków z tej pierwszej zdrady, tylko znowu obwiniałam siebie. Nie zastanowiłam się nad tym, tylko było to moje chcenie utrzymania za wszelką cenę czegoś, co generalnie może nie miało szans, a przynajmniej nie w tej formie. Ja powinnam narzucić granice nieprzekraczalne, a to się role odwróciły. Że to ja się czułam winna, jakbym to ja zrobiła coś złego przeciwko tej rodzinie, a nie on. I toż, słuchajcie, to jest dosyć częsta manipulacja właśnie w takich sytuacjach, że jak masz do czynienia z osobą toksyczną, to nawet gdy ona zawini, ta osoba zrobi coś właśnie takiego, jak tutaj na przykład jest zdrada, to tak odwróci sytuację, żeby właśnie ta ofiara czuła się winna i przepraszała. Ja już byłam w takim stanie, że ja już sama ze sobą nie umiałam wytrzymać. Jeszcze jak byłam z nim. Ja byłam szara, nijaka. Wiem to od ludzi. Może nie zaniedbana, ale taka szara. Niby się uśmiechałam, ale to wszystko było takie wymuszone. Ja pamiętam, że gdy wracałam do domu, z pracy czy skądś, to przy całej mojej miłości do dzieci, wiedząc, że one są w domu i na mnie czekają, to ja im bliżej domu, to tym wolniej szłam. Ja już się czołgałam. Ja już na nic nie czekałam. Ja nie miałam pomysłu na siebie kompletnie. Ja byłam taka pusta. Ja już nie czekałam na nic dobrego w swoim życiu. Ja już się z tym pogodziłam. Dopiero gdy albo on, albo ja, gdy któryś z nas umrze, to może wtedy się coś zmieni. Mnie nie czekało nic dobrego. Ja bałam się z nim starości. Ja to mówiłam, moja mama mi mówiła, że ja niejednokrotnie mówiłam, że ja boję się z nim starości. Ja wiedziałam, że mnie przy nim nic dobrego nie spotka, a mimo wszystko w tym tkwiłam. Tylko, że potem musiałam przeżyć ten ból od zaprzeczania do wielkiej miłości, od tej zazdrości o niego, od tworzenia jakiejś wizji w swojej głowie na podstawie tych zdjęć, że tam szedł uśmiechnięty, że to zupełnie inny człowiek, że to wszystko była moja wina, że to ja do tego doprowadziłam. Stąd potrzebny był ten totalny upadek,
że ja nie umiałam się pozbierać, że już gdzieś zaczęłam się zbierać i wtedy przychodziło znowu coś, że rozsypywałam się jak domek z kart. I znowu. Musiałam to wszystko bardzo dokładnie przeżyć, musiałam przerobić to, przeanalizować, powyciągać, czytać, zastanawiać się, porównywać, żeby dojść do tego, że teraz jestem kimś zupełnie innym. Nie ma jakiegoś spektakularnego sukcesu, że nie wiem, jest ta praca, ale funkcjonuję w tym wszystkim, nauczyłam się. Opłacało się to skromne życie, bo moje dzieci nie odczuwają za bardzo różnicy w poziomie, dajemy sobie świetnie radę. A najważniejsze, co mi najstarszy syn powiedział, to, że w tym domu, odkąd jego nie ma, są wieczne wakacje, bo jest spokój. Jest to zupełnie inny dom. Widziałam, że syn wcześniej uciekał z tego domu, nie zapraszał nikogo, a odkąd ojca nie ma, przychodzą młodzi ludzie, ja im nie przeszkadzam, a oni mnie. Młody się otworzył na kolegów, wcześniej oni chyba się wstydzili, że on jest pijany, oni nie byli za niego pewni, w jakim przyjdzie humorze, dlatego woleli nikogo nie zapraszać. Ja najpierw osiągnęłam dno dna, a potem zagrałam w jednym filmie, drugim, poznałam jakichś nowych ludzi, zaczęłam się odbudowywać i poszłam w zupełnie inną stronę. Miałam ten okres, że nie chciałam o nim myśleć, a oni ciągle wracali. Nie panowałam nad myślami. Im bardziej od tego uciekałam, tym bardziej wracali. Dużo czasu spędziłam z koleżanką, która miała podobną sytuację co ja i przegadałyśmy to ze 2 lata chodząc na kije. Ustaliliśmy, że będziemy do tej pory gadać, aż się nagadamy, aż to wyjdzie. Bo jak z kimś gadasz, to sam siebie słyszysz i przypominają ci się pewne rzeczy i okazuje się, że to nie są najlepsze rzeczy. Że było na pewno dużo dobrych rzeczy, ale że w większości to są złe. Że było milczenie, cisza, oschłość, brak uczucia, dbałości, odpowiedzialności za rodzinę. Ja bym nie chciała, żeby on wrócił. Ja pamiętam, jak ja byłam wdzięczna jego koledze, który zobaczył na Facebooku i przyjechał się dowiedzieć, a ja wtedy miałam bardzo zły stan i mówił, pamiętaj, że on jeszcze tu przyjdzie i będzie cię prosić o wybaczenie, że chce do was wrócić, a ja wtedy bardzo tego potrzebowałam. Ja sobie dopiero po jakimś czasie uświadomiłam, że ja nie potrzebowałam jego, to moje obrażone ego, które się darło, wrzeszczało, tupało, wściekłe, ta moja kobieca godność, że on mnie ośmieszył i dzieci. Ja chciałam, żeby on się poczuł tak upodlony jak ja. Ja chciałam, żeby on tu klękał, prosił o wybaczenie, a ja bym tego nie zrobiła. Teraz masz cierpieć ty. Chciałam mu oddać to cierpienie i ja się tego trzymałam. Ja czekałam na to, aż on tu będzie klęczał, a ja powiem nie. Taka dziecinada, ale ja wtedy tego bardzo potrzebowałam. A teraz? Teraz to mam tak, a klęcz se, a idź se przez całe miasto na kolanach, a rób se chłopie co chcesz, mnie to nie interesuje. Widzicie jaka to jest różnica? Zobaczcie co robi czas, co robi przegadanie, co robi przetrawienie tego, co robi przepracowanie tego. Naprawdę. W pewnym momencie to jest wszystko jedno. Wszystko jedno byle z daleka ode mnie, naprawdę. Jednak jak przerobisz coś, przemyślisz, to wyzwala. Nikt z tej rodziny nie utrzymuje kontaktu z dziećmi, nikt nie umiał stanąć za dziećmi, to tylko pokazuje, że z całą tą rodziną coś jest nie tak. Ja myślę, ludzie, dla mnie wy jesteście złymi ludźmi, wy nie macie w sobie żadnej empatii, nie macie w sobie serca. Ja jestem z tych, że gdy ktoś potrzebuje pomocy, to ja nie będę kalkulowała, czy mi się to opłaca, czy nie. Ja polecę, bo mogę pomóc. Był w szpitalu, ja nie patrzyłam, czy ona tam jest, czy nie, bo potrzebował pomocy. Jakby teściowa była chora, to ja bym była, bo człowiekowi trzeba pomóc i nie ma o czym gadać. A wyście się wypieli na własne wnuki, bratanków, siostrzenice, bo tam też jakiś konflikt między bratankami też tam wszedł, że stanęli po jej stronie. Czy jesteście zimnymi i cynicznymi ludźmi? Górą był tatuś, teść. To, co powiedział, to było święte. Ja byłam jedyną kobietą, z którą teść się liczył, bo ja jestem przekorna. To poczucie niesprawiedliwości i to, jak traktował teściową, tam najważniejszy tatuś, przez tą oziębłość, z którą teść traktował teściową i mojego męża, to ja tym wszystkim tłumaczyłam zachowania męża. Teściowa dała się tak ubezwłasnowolnić. Ona nie wie, ile się płaci rachunki. Jak sobie chciała coś kupić, to kombinowała, bo to on rządził. On był tym dominantem. Schemat, tak? On był dla niej guru. A, on nie był dla mnie guru, tak jak dla innych. Jak on powiedział, tak miało być. Jak on powiedział, że coś jest czerwone, mimo że było fioletowe, to miało być czerwone i do widzenia. A ja byłam przekorna, to ja mu mówiłam, że nie, że to jest fioletowe.
Tak więc chyba jedyna osoba, do której on miał jakiś szacunek, jedyną osobą byłam ja, bo umiałam mu się przeciwstawić. Ja się nie spodziewałam po teściu żadnych gestów, ja do niego nie miałam pretensji, bo dla mnie on był tak beznadziejny, że ja się niczego po nim nie spodziewałam, ale bardziej rozczarowała mnie teściowa, jako matka, jako babka, jako kobieta empatyczna z uczuciami, że ona pozwoliła sobie na takie całkowite zerwanie kontaktów. Ona się nie umiała sprzeciwić, ale u mnie byłoby to samo. Ja ją bardzo krytykowałam, ja widziałam błędy u niej, a ja miałam to samo u siebie. Ja szłam po sznurku równiutko, wszystkiemu byłam ja winna, wszystko co niedobre to ja. Teściu też pijak. Pije 4 piwa dziennie i to jest normalne. Nie znając problemu alkoholowego, ja na początku małżeństwa w ogóle nie reagowałam. W moim domu rodzinnym nie było takiego problemu, mój tata nie pije, a ten problem alkoholowy tutaj był od początku. To piwo nie było dla mnie problemem, ja na to nie zwracałam uwagi. Teściu też pił, w końcu mówiłam do teściowej, że chyba za dużo, no ale że to było tylko piwo, no to ja też już nie zwracałam na to uwagi. No i później, słuchajcie, zapytałam o przekaz. Aha, no jeszcze z tym piwem, to tak wrócę, że to też niestety jest częste, że no właśnie, że tylko piwo, bo stresująca praca, bo to, bo tamto, ale jakby się tak temu przyjrzeć, ile tego piwa jest i że jest codziennie, to potem się okazuje, że naprawdę ktoś ma problem, ale jednak się przymyka na to oko. Tu jeszcze bohaterka mi, pamiętam, powiedziała o tym, że na przykład jak były święta, spotkania rodzinne, to ona mu dawała to piwo, żeby sobie wypił, żeby był miły dla ludzi, żeby był grzeczny. I jak gdyby sama sobie zdała sprawę, że to też jak gdyby trochę go rozpijała, oczywiście w przenośni, no ale ona to robiła, bo jeżeli on nie wypił, to on był po prostu albo z nikim nie rozmawiał, albo siedział napzyczony, albo rozmawiał tylko ze swoim ojcem i generalnie był nie do życia, więc taki miał sposób, żeby on był miły, żeby była jakaś znośna atmosfera przy stole. Na końcu zapytałam o przekaz dla Was. Więc przekaz jest taki. Musicie pozwolić sobie na przeżycie bólu, na totalny upadek, wykrzyczeć. Ja wrzeszczałam aż do bólu, gdy byłam w lesie. Nabrać dystansu, nie wstydzić się bólu, nie tłumaczyć się, nie ganić się za to. Jak chcesz leżeć, to leż. Gdy się zmęczysz leżeniem, to daj upust emocjom. Ja jego kufle rąbałam w ścianę, kurtkę pociąłam, stary sprzęt urwałam i grę gramofonową. To dawało mi satysfakcję. Gdy przerobiłam, że jestem głupia, beznadziejna, do niczego, to zaczęłam się zbierać. Człowiek musi pozwolić sobie przeżyć swój ból. Nie ma limitu czasu, niech mówi na ten temat. Ja nie szukałam nic na siłę, nowego partnera i tak dalej, to mnie samo znajdywało. Ubieram się teraz tak jak chcę, a wcześniej zależało mi na jego opinii. Nosiłam wielkie swetry, zaczęłam się chować, żeby mnie było jak najmniej. Dziś chodzę jak chcę. Ja jestem ważna dla siebie. Postawiłam też granice dzieciom. Kocham Was bardzo, ale ja też jestem ważna. To jest moje życie. Niech nikt mnie nie ocenia, ja już nie oceniam. Ja dawniej nie umiałam odmawiać, potrzebowałam aprobaty innych, akceptacji, bo nie miałam tego u niego. Teraz odsunęłam od siebie niektórych ludzi. Moja opinia na mój temat jest dla mnie najważniejsza. Nie zależy mi na tym, czy ktoś mnie lubi, czy nie, i nauczyłam się mówić nie. I tym miłym akcentem będę kończyć tą historię. Mam nadzieję, że wniosła wiele dobrego do Waszego życia, że troszeczkę refleksji się pojawiło. Jak pokazuje ta historia, słuchajcie, naprawdę bez względu na to, jak boli w tej chwili, jak się wydaje coś beznadziejne i trudne, bo zobaczcie, jak gdyby co przeżyła nasza bohaterka, jak bardzo ją bolało, jak bardzo ją rozrywało, jak bardzo czuła się upokorzona, to jednak z tego dna, z tego bólu, który przerobiła, wybiła się do góry i się odbudowała. I naprawdę, bez względu na to, jak jest trudno i ciężko dzisiaj, to za rok, dwa może być zupełnie inaczej. I wyjście z takiej relacji, często jest tak, że my że oczekujemy, że to już po miesiącu, dwóch, trzech przestanie boleć. Słuchajcie, tak szczerze, pół roku to jest mało, po roku mniej więcej się zbieracie, jak gdyby jest już lepiej, jest całkiem nieźle. Po tych 2 latach już powinno być dobrze, tak? Więc naprawdę dajcie sobie czas, nie ma limitu czasu. To nie jest jakiś challenge, kto szybciej i w ogóle, skoro byłeś długo w związku i to było dla Ciebie ważne,
było dla ciebie istotne, kochałeś, nie wiem, byłeś z kimś 5 lat, 7, 3, nieważne, jak gdyby, ale trwało to czas i byłeś zaangażowany emocjonalnie, to nie możesz oczekiwać, że w 3 miesiące czy pół roku ci przejdzie. Potrzebujesz na to czasu, potrzebujesz pracy nad sobą, potrzebujesz to wszystko przegadać, wygadać, przemyśleć, przeanalizować na wszystkie możliwe sposoby, nie uciekać od tego bólu, naprawdę to porządnie przetrawić. I wtedy następuje akceptacja, wtedy następuje uwolnienie i wtedy odzyskujesz siłę i wiarę w siebie. Dziękuję Wam bardzo i za jakiś czas kolejna historia. To tyle. Pa, pa.